Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się oczywiście nisko. Dziś bardzo ciekawy temat. Będziemy bowiem mówili o znaczeniu śmierci w życiu ludzi. Jest to, jak się Państwo przekonacie, bardzo niedoceniane przez nas zjawisko i doświadczenie. Walczymy bowiem ze śmiercią, nie doceniając tego, co chce nam przekazać i co ma nam do zaoferowania. Będę o tym mówił, drodzy Państwo, w kontekście sprawy bardzo kontrowersyjnej i newralgicznej, mianowicie śmierci powstańców. Będę pomijał oczywiście te wszystkie analizy, wypowiedzi tych historyków, polityków, znawców życia i w ogóle, którzy twierdzili, że śmierć powstańców była zupełnie niepotrzebna, była tragiczna i że było to w ogóle błędem wszystkich tych ludzi, którzy zajmowali się dowództwem w Armii Krajowej. Będę to wszystko pomijał. Zwrócę uwagę na zupełnie inny aspekt, drodzy Państwo, śmierci w naszym życiu. I zacznę może od tego, że, drodzy Państwo, powstańcy mieli nie lada przywilej. Wybrali swoją śmierć. To się, drodzy Państwo, naprawdę rzadko zdarza. A jest to jedyna rzecz, o której w ogóle możemy zdecydować w naszym życiu. A ludzie tak boją się śmierci. Tak od niej uciekają. I dlatego ją przyciągają do siebie. Najpierw należy zrozumieć jedną rzecz, że w życiu nie chodzi o życie. W życiu na najwyższym szczeblu ewolucji chodzi tylko i wyłącznie o śmierć. Całe życie kręci się wokół śmierci. Śmierć domaga się uczestniczenia w naszym życiu, bo prawda jest w trakcie powstawania. Śmierć zatem doprowadza do redukcji patologicznego czynnika doświadczenia na najwyższym szczeblu ewolucji, ujawniając w nas samych to, co zaciekle walczy z iluzją życia, próbując za wszelką cenę przetrwać i uratować się od zguby. To jest błędne, drodzy Państwo, założenie, dlatego że dla nas w ogóle życie nie zostało przewidziane. Na najwyższym szczeblu ewolucji zmienia się bowiem paradygmat. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, dlaczego życie nie zostało dla nas przewidziane, dlaczego walka o przetrwanie nie ma najmniejszego sensu, zobacz ostatni film na kanale lub ten film, który pojawił się właśnie na karcie u góry, gdzie szczegółowo zarys tej idei wyjaśnia. Śmierć doprowadza w nas samych do ujawnienia naszej własnej głupoty i brzydoty. Tak realizuje się proces kulturowy na służbie powstawania wartości. I wówczas w naszej egzystencji, jako uchwyceniu najwyższego stopnia oświecenia, materializuje się moralne zło, realizując proces wzrostu. Owe moralne zło to jest zło kierowane już wówczas nie w celu podboju, nie w celu wyzysku i dominacji, ale otwarcia siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne. I tym samym owe moralne zło, czyli doświadczenie śmierci, śmierci ja, które ugrzęzło w iluzji życia, pogrążając się w rozpaczy i niemocy. Zatem tym samym to moralne zło nie przeistacza się w zło destruktywne i nie wywołuje wydarzeń tragicznych, nie wywołuje wojen, nie powołuje do życia bandytów, morderców, pedofilów, gwałcicieli i wszelkiej maści odszczepieńców. Wówczas także, drodzy Państwo, prawda, która jest w trakcie powstawania, domaga się ingerencji członków organizacji, którzy, obawiając się, że wywołają konflikt, zachowują dystans, gdyż zło się przyciąga. Wojna wybucha zawsze z jednego powodu, że ludzie skupiają się w grupę. Natomiast dobro pozostaje zawsze w dystansie. Ludzie tak bardzo obawiają się śmierci,
Ludzie tak bardzo obawiają się urodzenia prawd, że przywołują do siebie śmierć i zło tym samym. Nie tylko w postaci wojen i bandytyzmu, ale także ordynarnej przemocy miękkiej, gdzie mamy do czynienia ze schlebianiem ludzkiemu podziwowi, a schlebianie ludzkiemu podziwowi jest aktem czystej pogardy. I wówczas konają każdego dnia w mentalnej martwicy, nazywając agonię życiem. Pozwolili się naturalnie skrępować. I oczywiście, drodzy państwo, no wszelka wojna, wszelka patologia, wszelkie barbarzyństwo bierze się stąd jedynie, że ludzie walczą o przetrwanie. Jak przechytrzyć, jak manipulować, jak stanąć na szczycie, jak wreszcie postawić na kimś stopę, jak rzymski wojownik na barbarzyńcy. Natomiast rodzenie prawdy opiera się na działaniu diametralnie przeciwstawnym. Prawda przychodzi, by mówić o tym, że demaskuje tę złowieszczą propagandę, o czym powiem jeszcze w dalszej części filmu. Jedyne, czego ludzie powinni się tak naprawdę uczyć, to jest demaskowanie tych patetycznych iluzji egzystencjalnych związanych z walką o przetrwanie. Bo walka o przetrwanie to jest zawsze realizacja partykularnego interesu, gdy tymczasem prawda, jej rodzenie, zawsze zawiera się w jednym określonym w paradygmacie postulacie. Dobro wspólnoty jest przedmiotem mojej prywatnej troski. Jeśli nauczymy się te zjawiska rozpoznawać, zarówno jeśli chodzi o przemoc twardą i miękką, wówczas wyeliminujemy wojnę z naszego życia. Dość łatwo zrozumieć, że Hitler szukał właśnie podboju. Dlatego ostatecznie każdy, kto szuka podboju, prędzej czy później wywoła konflikt. Konflikt, który będzie miał taką samą wykładnię. Choć niekoniecznie będzie musiał sprowadzać się do tego, że jakaś forma twardej przemocy stanie nad nami, tak jak teraz w przypadku Putina. Choć jest to oczywiście możliwe. Są różne formy i różne sposoby panowania nad społecznościami. Trzeba się w tym szkolić. A co, drodzy państwo, poza tym? Ludzie niszczą sobie związki partnerskie. Uśmiercili właśnie swoje życie miłosne, swoje małżeństwa, bo są zakochani w sobie. Nie chcą urodzić prawdy. Odrzucają prawdę. Chcą zachwytu nad sobą, przyciągają do siebie samych siebie, a potem dziwią się, że po ujrzeniu własnej brzydoty przyszła śmierć. I tym samym, jak za dotknięcie czarodziejskiej różdżki, pożądanie przerodziło się w nienawiść. Ludzie walczą, kontrolują, manipulują, szukają władzy i podporządkowania sobie innych, a z drugiej strony przyszło dokładnie to samo zło. Pozwolili się skrępować korporacjom farmaceutycznym, które zatruły ludzi szczepionkami. W lęku przed śmiercią, pamiętajcie, i będą konać powieki. A trucizna podawana ludziom w postaci szczepionek na tego nieszczęsnego wirusa została wynaleziona w laboratorium, żeby sobie ludzi podporządkować, uzależnić ich, skoro tak się boją śmierci, uzależnić ich od przyjmowania leków, bo szczepionka wywoła już za niedługo kolejne straszliwe choroby i ludzie, pozostając w lęku przed śmiercią i przed prawdą, będą nieustannie dostarczali dochodu korporacjom farmaceutycznym. Bardzo nieładna i nieprzyjemna sytuacja.
A już za chwilę, drodzy państwo, z drugiej strony zostaniemy zamknięci w nowożytnym obozie zagłady, w nowym obozie zagłady neomarksistowskiej proweniencji, który nie będzie już otoczony drutami kolczastymi, bo on, te druty kolczaste, nie są już nikomu potrzebne. Ludzie tak bardzo są zlęknieni, że ktoś w ogóle zrobi im krzywdę, że nie przetrwają, że stracą swoje nieszczęsne życie, które w wielu przypadkach w ogóle nic nie jest warte i nie reprezentuje żadnej wartości, że będą sobie żyć spokojnie w nowym obozie zagłady, w martwicy mentalnej. Przy okazji ci sami ludzie, którzy tak kochają to życie na służbie wyzysku, perwersji i dominacji, zniszczyli planetę. Zagrożenie związane z wszelkimi przeróżnymi zmianami klimatu czai się na horyzoncie naszego życia od wielu lat i nie ma temu co zaprzeczać. Zatem śmierć znowu przyszła, znowu nas upomniała, mimo żeśmy tej śmierci nie chcieli. Myśmy chcieli wybrać życie, a wybraliśmy oczywiście jak zwykle śmierć. No gratulacje. I jeszcze jedna, drodzy państwo, bardzo ciekawa sprawa. Wybór własnej wolności to już jest wybór własnej śmierci. Tylko ja mogę powiedzieć, za co ja będę umierał. Zresztą śmierć ma także podłoże czysto subiektywne, o czym mówię w jednym z filmów, który pojawił się na karcie u góry, żeby teraz nie przeciągać. I, drodzy państwo, w tym momencie, gdy umierasz dla świata, jesteś zbędny. Całkowicie wyrzucony. Nie można tobą manipulować i nie można ciebie kupić, nie można sterować i oczywiście zarobić na tobie, manipulując tobą na wszelkie możliwe sposoby. A do tego władza takich ludzi oczywiście chce się pozbyć, bo zagrażają jej pozycji. Sytuacja dla ludzi wolnych staje się wyjątkowo niekomfortowa. Świat nie jest w ogóle przygotowany na przyjście wolności, która reprezentowałaby ten wymiar spraw. Człowiek wolny przychodzi na świat po to, żeby rzucić światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia. On pracuje tutaj, w tej materii, by zadać grupie społecznej moralne zło, aby była w stanie doświadczyć oświecenia, poszerzyć własne zdolności poznawcze i postrzegawcze. Jego celem jest wniesienie śmierci do wspólnoty, żeby nie wróciła w postaci tragicznej formy, w postaci tragicznej wojny czy jakiegoś wydarzenia. Tym samym ci tak zwani wolni ludzie wyrzucają tego człowieka wolnego, czyli niewolnicy pozbywają się człowieka wolnego i za chwilę sami tak kochają życie, że ta sama śmierć wraca i wywołuje konflikt. I to jest wielkie barbarzyństwo tego świata. I ci wszyscy znawcy życia od siedmiu boleści, ci pseudofilozofowie, którzy się na tym nie znają, analitycy, jacyś psychologowie, to są wszystko zwykłe fanaberie i nie namawiam państwa do tego, żebyście wierzyli w to, co mówią. Taki jest najwyższy obrót spraw na ostatnim szczeblu ewolucji i inny nie będzie, o czym się państwo przekonacie na przestrzeni następnych lat. Jeśli oczywiście nie wystarczy państwu historia do analizy, bo niektórym może wystarczyć. Cóż zatem po wyborze śmierci tych powstańców? Skoro lepiej umrzeć w chwale, niż męczyć się całe życie z orędownikami życia pogrążonego albo złożonego w trumnie w lęku przed prawdą. Boisz się śmierci? W porządku, to śmierć przyjdzie. Kto nie wpuści śmierci w swoje życie, do tego ona znajdzie sobie drogę. Pokochasz śmierć, to będziesz wolnym człowiekiem, któremu nikt zagrozić nie może, bo któż chciałby zabić takiego człowieka? No zastanówmy się, gdy nie może się pożywić jego lękiem. Cała frajda traci na znaczeniu. Zabija się jednego, drugiego, trzeciego na pokaz, żeby siać postrach, jak zabito na przykład Giordano Bruno i tak dalej. Ale czy można, drodzy państwo, trzymać w ryzach całą resztę?
Czy można było wytłuc miliony takich ludzi? Gdyby obudzili w sobie autentyczną wolność, byliby wówczas niezniszczalni. Ludzie nie rozumieją śmierci. Zawsze ze śmiercią się walczyło, na wszelkie możliwe sposoby unikało się tej śmierci, marginalizowało tą śmierć, o jaka zła to śmierć, a śmierć, taka suka brzydka, przychodzi i kiwa do nas palcem. Ale gdy ludzie dojrzeją, gdy poczują to, co śmierć wnosi do ich życia, gdy się wreszcie uwolnią z własnej udręki, wtedy śmierć dopiero docenią i docenią także życie. Ludzie twierdzą, że kochają, a potem jak zwykle wszystko zniszczą, obrócą w niwecz, ale to nie oni. Oni nie są za to, oni nie ponoszą odpowiedzialności, oni są oczywiście niewinni. A skąd się biorą nowotwory, drodzy państwo? Wylewy krwi do mózgu, zawały serca. Ano z tych nieprzyjemnych warunków naszego życia, czyli walki o przetrwanie, opozycję o władzę, o utrzymanie życia na powierzchni. Gdyby śmierć została wpuszczona w nasze życie, nie dochodziłoby do tego typu incydentów, dlatego że my żyjemy w środowisku szkodliwym, chorobliwym dla nas samych. Ludzie przez śmierć uspokajaliby się, przestaliby zaciekle ze sobą walczyć, weszliby na wyższy stopień oświecenia. A tak, wskutek tego, że zaciekle od tysiącleci walczymy o przetrwanie, bezużyteczne kompletnie, o czym się państwo dowiecie z podlinkowanego materiału, walczymy o przetrwanie, historia się powtarza, a wszyscy teraz będą naokoło składali hołd bohaterom, którzy mieli czelność wybrać swoją własną śmierć, wchodząc na barykady. I cóż teraz? Dlaczego dzisiaj nie ma odważnych ludzi, którzy weszliby na drogę wolności? Są jedynie koszulki, pamiętamy, Polska walcząca. O co wy ludzie, kurwa, walczycie? Pogrążeni w zniewoleniu, w utrapieniu własnego jestestwa. Macie czelność w ogóle mówić o jakiejś wolności i o prawdzie. To jest chamstwo, to jest gwałt w ogóle na wolności. Tak być nie może. Świat się w obecnej formie już kończy. Już znika w tej swojej beznadziejnej iluzji życia, pozbawionego kompletnie sensu. A na koniec martwego życia wielu ludzi powie sobie, że je zmarnowało i będzie wtedy płacz. Potius mori quam foedari. Lepsza śmierć niż pohambienie. Ale nie, skądże? Teraz ludzie będą wołać chwała bohaterom i będą klękać przed bohaterami oczywiście, ale żeby samemu się za jakieś bohaterstwo w ogóle wziąć i doprowadzić świat do porządku, aby znowu się w ruinie nie pogrążył, wejść na drogę wolności. Aby ludzie nie musieli ginąć, tak jak powstańcy, żeby mogli umierać w duchu swojej własnej wolności. Bo przecież przypadek powstańców to nie jest jedyny przypadek w czasie wojen. A jak zachował się Korczak? A co zrobił Korczak? Czy Korczak chciał zachować życie? Chciał zachować życie? Nie wydaje mi się. Wybrał śmierć jako coś oficjalnego, naturalnego. Człowiek, który miał honor i nawet jeśli nie mówił tego, co ja mówię, to zdaje się, że przeczuwał charakter tych słów na poziomie mentalnym, odczuwalnym mentalnie. I co teraz zamierzacie państwo zrobić? Jest powstanie, jest kolejna rocznica tragicznej śmierci. Ludzie odeszli w chwale, mieli odwagę w ogóle. Wziąć swój los w swoje własne ręce. Wybrali śmierć. Jedyne, co mogli wybrać. Wy wybieracie życie. I macie śmierć z drugiej strony. Tak wygląda żałość tego świata, bo śmierć wam nie odpuści. Ja wam to mówię. Powiadam wam. Król Pustkowia wam to mówi. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Króla Pustkowia.